Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga! Jezu, to mi się nigdy nie znudzi. Dobra, tutaj mam co? Z dystansu to nie, niech... Okej, dobra, teraz atakuję. Z tego dobrze było. Dobra, w sumie, czy bym chciał na przykład wyzerować teraz Katarinę? To jest moje pytanie. Czy ona tutaj ma coś, co bym chciał jej zabrać? Zobaczmy, bo tu mamy... To są zwykłe ogólne umiejętności. Tutaj co? Obrona dla mnie. Znalezienie magicznych przedmiotów. Ech, to mnie aż tak nie jara. Tutaj odporności. Leczy mnie Katarina przy każdym swoim ataku. I duchowy dotyk w walce wręcz. Ludzie są sprawia, że się strachem przynajmniej czasami. 4% spojrzewanie atakami na 2 sekundy. Kurde, niestety to jest tak o tyle słabe, że to mi się podobają się te umiejętności, więc nie będę tego zerował. Ale czy stąd bym chciał coś przenieść? Zobaczmy. Tutaj odporności, więcej życia, to jest dupnięcie zależne od kondycji, to... No i kurde, tutaj też nie ma. No niestety. Ale kto wie, może później w fabule zachce mi się to zerować i zrobić z niej, nie może dystansowca albo tylko kogoś do obrony. Znaczy nie będziemy korzystali z tego, tylko właśnie z postaci ducha i tak dalej. Zobaczymy. Dobra. Na razie, Vlados. I am Count Vlados and I bid you welcome. Welcome, welcome. No, wybrojmy naszą kryjówkę w takim razie. I'll escort the members of the resistance to the sanctuary. And I'll give our guests a warm welcome. Dobra, let's go. Pierwsza fala. To od razu idziemy oczywiście. Czy ta pułapka mnie trafi? Nie. Nie dostaję z tego, świetnie. Dobra, z tego co kojarzę... O właśnie, z tej strony szli. Zobaczcie, jak ten młynek będzie wyglądał. O! Kurde! No, spodziewałem się, że będzie lepsze. No i dobra, Ferna, to jest totalnie pierdolony. Ej, ten to w ogóle, kurde, spokój do tego... tego parkietu, po co się cofnął? Dobra. My tu na chwilę zostaje taki ładny, że to ślad tylko po nich, nie? Kurde. Powiem, że jak na tak małe, kurde, pet, to zajmie się dużo ich, zajmie się dużo kurde, co mają. Tyle po sobie tam jest, że kurde, nawet granie nie pokazać tego. Chcę nie pokazać w ogóle tego kręgu. Jeden przedostał, ale to skin na płonę. No dokładnie, nie już kurde. Kropka zaczynała, nie kropki. Cofajmy troszeczkę Katarina, żeby mieli tutaj nasi goście trochę zabawę. Chodźcie, wycofamy tutaj, zobaczymy, jak sobie pułapki z nimi poradzą. A nasze elektroparkiety. Dobra, czy ja mam tutaj tą mapę może do przejrzenia taką? Niestety nie, bo nie pamiętam, gdzie postawiłem, kurde... A tu jest ten młynek! A tutaj, a w ogóle tutaj przecież stoi na jednym. Dobra, dobra, stój, poczekajmy. Zobaczmy, jak tutaj to działa. No to taka jest jednorazowe! Okej, fala pokonana. Zastaw pułapki. 3 fale będą. Ile mogę? Mam 15. Kurde, szczerze, myślałem, że ten młyn kanał będzie trochę silniejszy. Jak na razie najlepsze widzę są te prądoparkiety.
części 4, czyli niestety za dużo sobie nie podziałam. No, ale tego sprężynokopa mogłem na przykład gdzieś tu postawić. W sumie, może tutaj. Na przykład. Albo tu. To... A, teraz z tej strony! Dobra, to czekaj. To... demontaż w takim razie. Dobra, to też. Dobra, i zobaczmy. Ile mam czasu do kolejnej fali? Jeszcze minutę. Chyba, że dostrzegły sam. Dobra, to grotomiot może ustawmy. Dobra, będą szli stąd, czyli pewnie tu i tu będą się skupiali. No to niech grotomiot będzie w tym miejscu. Aha, rozumiem, to taki strzał w tym, tak? Chyba tak. Więc niech będzie w taki sposób. Dobra, to wygląda to 6 części i 8 pojemności. Dobra. Ogniomiot też możemy postawić, jego możemy dać tu i tu. Prądoparkiet, to wiadomo. Możemy tu jeszcze bardziej zategować. 12 części zostało. No i ten pneumozdrabniacz. Może niech jest z tej strony. Dobra, teraz szybko się jeszcze przemieścić. You know, I was thinking about the secret lair. It'll be the perfect hideout. I was just thinking that some nice carpet could do wonders in this place. No, czasami takie pierdy potrafią naprawdę nieźle zrobić różnicę. Dobra, fala rozpoczęta. Dobra, wiecie co, może tak, ja się ustawię tutaj, będę po prostu szedł tam, gdzie będzie ich więcej. Tam, skoro należy idą z tej strony, to lećmy tutaj. Gdzie skręcają? Tak, skręcają. To mi się bardzo podoba. Bo skoro debile teraz się, wiecie, ogarnąć w tę stronę, i nie mam pułapek, to byłoby o wiele gorsze dla mnie. A to w tym kierunku, no to kim ja jestem, że w tym kurde ostatnie, co bym chciał, to żeby mi teraz padła. Dajmy to trochę wyjść. Nogie. Szybko, biegu się. Tam już nie mają, bo tam mamy tylko dwie pułapki, które są nie w tę stronę. Dalej. Dobra. Okej, pronto parking gdzieś załatwił. Z tej strony, ja? Gdzie... Nie pamiętam, gdzie tego znowu. A co wiemy, to jest super. Gdzie trafi się znowu? A nie, dobra, idę na tą stronę. O! Kurde, entry. Szybko! Okej, to od pułapek chyba, czy coś się... A nie, to zazwyczaj nie ma sensu, dobra. Ale to makiety sporo stawiam, bo gdyby nie one, to bym tego teraz nie ugrał. Jak wygląda? A tak, coś z tym ogniem, dobra. Okej, jak wygląda, że to nie zauważyłem. Dobra. Chodź to Katarina troszkę dalej. Tu sobie stańmy, o... Nie mogę tego... Nie mogę dalić kamery bardziej. Ale tak sobie znam pułapki, które tak działały. Dziękuję. Dziękuję.
te pułapki poradzą, myślę. Mam nadzieję. To szybko przejdźmy sobie w drugą stronę i właśnie ogarnijmy tutaj. Nic aż kurde nie zauważyłem, jak to działa. Ale to jest takie dobre rozstawienie, co teraz zrobiłem. Nawet. Jeśli chodzi o mnie i te moje przychodzenie z tej imprezy. Naprawdę dobre, dobrze ustawione. Oj, tutaj kurde ci tu dochodzą do elektro parkietu i giną. Nawet nie wiem, co tam jest. Chyba gule, bo przez chwilę tak na mapkę. Jeszcze nie koniec fali. Mam wrażenie, że ma ciut za głośno. Ja bym to pomogł, żeby w ekwipunku mam jeden pas. Uuu, lepszy! Poproszę w takim razie. Dobra, to do... No nie, to do Katariny chcę dać. Tutaj u niej to jest gorsze, to jest lepsze. To do niej zakłada. Proszę, lepsze od tego. A tutaj właśnie, tu wpakowałem jeszcze esencję w ogóle, nie? Ciekawe. Dobra, skąd teraz będą szli? Zewsząd! Uuu, hu, hu, hu. No to będzie dobre. Dobra, coś co ma 5, no to Młynokanał ma 5, ale brakuje mi dosłownie 3 części, żeby to stagować. Ten ma 4, ale to byłoby chyba lepsze. Dobra, bo tutaj jeszcze nie zdążyli dojść, no to zabierzmy tego stąd i dajmy go może tutaj. I jeszcze jeden parkiecik możemy dać na przykład tutaj. Wiecie, żeby totalnie w tym miejscu totalnie skondensować. Nie, no, w sumie nie widzicie myszki, ale wiecie, no w tym miejscu. Widzicie, gdzie się zaznaczają, tam nie widzicie samego kursora. Ale na tym centralnym wyjściu, żeby zmaksymalizować obronę. Chociaż może na wszelki wypadek ten parkiet dałbym jeszcze tu, jakby tutaj chcieli iść. Bo są sobie 3 wyjścia, a to jest tak najsłabiej bronione. Bo tu jest podwójna obrona, tutaj jest obrona prawie zerowa. Dobra, więc może tak właśnie, to zabierzmy stąd i wsadźmy tu. Ten parkiet dajmy jeszcze tutaj. A ten parkiet dam tutaj. Dobra. A tego dajmy jeszcze... Nie parkiet. Tego zdrabniacza. Aha, tu nie mogę dać. Dobra, no to dajmy go w tak... No dobra, to niech zostanie w tym miejscu. No i mam dwie. I start fali. Let's go. No dobra, jak to wygląda? Ci już tu idą, dobra. Czy będą szli w jedno miejsce? Dajmy mi iść. Jak będą szli? Idą tędy, czy idą tam? Idą tędy, dobra. No to czekamy w takim razie na nich. Niech się tutaj zbiorą bardzo ładnie. Ulep, co? Okej, no jestem bez supporta niestety. I jej trochę jestem w dupie. A nie robimy sobie jakiś damage. Aha, ten ogień też jest w ogóle w kwestii ma fair fire. Okej, okay, to nowe. Rondo parkiet. Okej, ładne. Ja nie jestem. Biegnę.
Łatki na szczęście w miarę powstrzymały. Dobra, wiesz, to szybko lecimy, 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 lecimy. Dobra, zmień sobie już na pistolety. Tak w razie W. Tam. Przeżył? Kurde, przeżył jeden, przeżył. Kurde, i wlazł tam. Ajajaj. Oj, chyba źle. Oj, źle ustawiłem klatkę chyba. Kurde. No nie! Wolni stamtąd! Kurde, no i się przedzierają! Jaki barykad nie mogę, kurde... No chyba se jaja robię. Jaki barykad nie mogę, kurde... Właśnie szarkety wystarczają, bo oni chcą za nim w ogóle przejdą kawałek dalej. Dobra, mam szczerą nadzieję, że nikt mi tutaj... Dobra, już trudno, tam niech pójdzie. Tutaj są te fale odeprzeć. Ja mam szczerą nadzieję, że nikt mi nie zginie teraz w trakcie tego, nie? Bo na pewno słabe. Fale. Widzę, że tylko idą, 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 ale nie patrzę, ile się zostało, nie wiem. O, jolo, radź sobie, nie? O, tak jak odwrót. Sadzi, ja sobie muszę przejść tę stronę. Niestety. Nie, za się tam przedzierają. Się boję? Nawet nie chcę się wiedzieć, jak tam się ten cały obrona, to będzie być przegrano. Kurde. Wara. No i już. Wycham się nasz kolejny przedar. Do dwóch nawet. O. Dobra? Nie wiem. No tu nie wiem. Dobra, panie Behemoth, tutaj, na mnie się skupić. Ja bym był, że mogę właśnie ten sposób na siebie skierować. Spokojnie, żeby po prostu nie szli dalej. Dobra, nie, 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 nie tędy, nie tędy, idziemy dalej, idziemy dalej. Dobra, niecałe dwie takie jednostki się zategowały tych ziombli. Tam coś jeszcze jest znowu. Pa, oni się nie ruszają. Czemu się nie ruszają? Halo? Ktoś się zaciął. No i bija, czemu się nie ruszają? Stań się w tym miejscu. No i koniec. Chyba. Oho, nie, chyba jakiś teraz boss fight mi się wydaje. Wilkołak. Świetnie. Zaniemany jeszcze tworzą te pieprzone bariery. Nie chcą, 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 nie chcą
jak reszta zgarnęła. I został jeszcze jeden gościu. A nie, jeszcze jeden. Kołacz. A mój Renato jest ten, co musi zostawić, ale ten. Nie w porcie, ale jak nas próbuje odrobić. Dobrze pamiętam, że zostawiłem w porcie i sam do boku. Właśnie trzyma się teraz trójkę po prostu i obserwuje, jak się działa. Obserwuje, jak on tam go muci. I need healing potions. Dobra, będę musiał chyba przebyć sobie z tego płynnego komentarza. Mhm. Okej, okay, obroń kryjówkę i... zabij Bredę. Bredy nas wymanewrował, jego siły szykują się dlatego na kryjówkę, musi przekazać do Bredy za wszelką cenę. Zabij genera wojsk Fulminatiego. Teraz Fulmigati chce wykorzystać system wodociągowy, aby zatruć całe miasto swoim środkiem do kontroli umysłów. Aby otrzymać na atak, muszę przebić... Aha, dobra, no tak, przecież te opisy są z tego. Okej, okay, 3 punkty zdolności i ten. I level. Ale patrzcie, mi tu popchnęło, kurde. Dostałem level i jeszcze mam kawałek dalej. Może to był level Katariny. To jest też możliwe. Zobaczmy, tutaj te dwa są gorsze. Trofea to nie dla niej, plecak jest to w ogóle nie do tej klasy. Zobaczmy to, czy to jest lepsze. Gorsze, więc zostaje u Katariny. Kapelusz gorszy. Pistolet proszę zidentyfikować. No, ten jest gorszy, więc dajmy jego jej, a u niej... DPS mniejszy, mana większa. Ale kurde, mam chyba esencje, które DPS-a mogą bardzo ładnie podwyższyć. No i proszę, miecz dwuręczny z większą ilością many i z większą ilością ataku, więc proszę. Reszta do niej. Także i zobaczmy esencję. Esencja dzikości, bazowa furę. Ej, to by mi się przydało akurat. Tylko kurde, aż 20 punktów to zajmuje. Nie mam żadnej... Nic nie ma na tyle pojemności, niestety. No to bym... Tu bym mógł to wpakować, no ale kurde. U niej się ta fura w ogóle nie przydaje, więc to sobie zostawimy póki co. Bazowa szansa, szczęście i tak dalej. Jakby co, te esencje, które mają taki duży pasek, bo są skombione kolejno słabsze wersje tych esencji ze sobą i dlatego mają tak wysoki pasek, jeśli chodzi o napełnienie esencji, ale zarazem też mają więcej... lepsze efekty na sobie. Magiczne to jest to samo co... To, tak, tak, bo na... nie, bo to jest przedwieczne, nie magiczne, dobra, więc to zamienię lepiej. Bo inaczej, czekaj, to dam tu, to dam tu, to dam tu i niech tak jest. Tak, dobra, reorganizuj. A to się ustali tak samo, dobra, to nieważne. Więcej życia. Krytyki. Szansa na krytyka. Wrażenie od błyskawic, plus 4 od błyskawic, 28. Koszt esencji. Obrażenia od trucizny. Kurde, serio nie ma żadnej esencji, która totalnie tak zwykłe obrażenia podnosi? Ajajaj. No to jestem trochę rozczarowany, mówiąc szczerze. Czyli niestety, kurde, patrzcie, taki legendarny pistolet, dwa takie fajne rewolwery. No pójdą niestety na sprzedaż. No bo nic innego z tym nie wymyślę. Niestety. Ale dobra, zobaczmy teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o naszych ziomków, czy ktoś ucierpiał. Ale nie, chyba nie. Okay. We defeated the professor's mechanical general and destroyed an army. So, what have you got planned for the rest of the day? We must strike back while they're still licking their wounds. Finally, vengeance and mayhem. Now this is more like the Borgovia I used to know. Fulmigati is hiding and plotting somewhere in the old town. This time, we will pay him a visit. Dobra, no to mamy już kolejny cel. I bring news, Van Helsing. The professor has fled to the Palace of Machines. What? Now the machines have palaces too? That's just a fancy name for the grand hall where they recently opened the science fair of Borgova. And why would he go there? Well, you won't like this, I'm afraid. One of the wonders on display is the prototype of a new automaton, the Mechanical Colossus.
Are you trying to tell me that he has a giant mechanical soldier? It's not operational. Yet. Anyway, Fulmigati has taken to calling it the Doomsday Automaton. Which is never a good sign, believe me. He must be truly desperate. We have no time to lose. We must stop him before he makes that machine fully functional. No to na pewno. Dobra, Kataryny nie chce serować i to jest nasz właśnie kolejny punkcik, jeśli chodzi o fabułę. Dobra, ja tam w kufrze coś schowałem, pamiętam. Właśnie mieczyk. No i kurde, oczywiście. A, bo to jest inna zakładka. Kurde, nie, na którym nie, na którym był level? Chyba właśnie na 23. Nie, na 21. Boże, za późno ten miecz ogarnąłem. Kurde, no niestety, no ale też pójdzie na... Okej, dobra. Nie pójdzie na sprzedaż, pójdzie do Kataryny w takim razie. Dobra. A no tak! Jest jako dla Kataryny trzymam, nie dla siebie. No, kurde. Teraz bym się popisał normalnie. Dobra, tutaj więcej many, więcej ochrony niż ataku, więc podziękuję. Wiecie, a praktyka ataków, to nie jest tak, że tylko, wiecie, w atak będę celował, nie? Ale kurde, no wolę jednak, żeby Katarina miała też więcej ataku niż życia, niż obrony, bo ona, wiecie, ona jest supportem, który w razie, co, ma zostać pokonana, ma wybuchnąć i zabić wszystko dookoła, nie? Sometimes I miss the campfire and the music. Gdzie jest ten legendarny tutaj? Zaklinimy. Co się trafiło? Prędkość ataku. Okej. Okay. Oj, patrzcie, DPS już mi o wiele mniejszy, bo było minus 37, jest tylko minus 5. Dobra, nie mogę drugiego wtedy zacząć, prawda? No nie, mogę tylko zdjąć i losować, co będzie lepsze. Niestety. Dobra, zobaczmy. It is time to use science for a good cause. No tak, ten ma to wszystko tylko. Aha, czemu to... Wait, czy ja to porównuję do Katariny czy ze mną teraz? Minus 5, Katariny plus... What? Oj, proszę, lepsze. Nice, narzekać nie będę na to, nie? No, obrażenia w walce wręcz są małe, ale z dystansu? Kurde, plus ile? 3-4, 4-2... 800 na plusie, a DPS na sekundę tylko wzrasta, nie? Szkoda, że tak faktycznie stoi z tym pistoletem, nie strzela z tym pistoletami, to byłoby naprawdę super, no ale niestety. Tak to nie działa. O, ale patrzcie, tutaj widzicie, jest nieaktywne, zabici wrogowie 0 na 250. To jest buff, który się aktywuje, kiedy właśnie tylu wrogów zostanie zabitych, pewnie właśnie dzięki Katarinie. Znaczy wróć, jeśli Katarina zabije tylu wrogów właśnie tym pistoletem. Ja oczywiście też mógłbym to nosić, ale w moim przypadku... No, mniej życia, troszkę mniej ataku. No plus ja właśnie, ja mam jeszcze tutaj Gladys. Ile? Zadane obrażenia 20 tysięcy. Ja pierdzielę. Dobra, to nie, zostawmy to Katarinie. Ona prędzej czy później sobie to nabije. Zakładam sobie nawet szybciej niż ja, bo częściej to ona zabija wrogów. I will collect strange machines. That's the future. To było? Nie. Ale właśnie, a propos, mam 3 punkty, więc wydajmy może raz w siłę woli, 2 razy w zręczność. Would you like to earn some money? I bet this maze is full of secret treasures. Dobra, zabieramy stąd. Tutaj mamy co? Tylko potrzeba mieć to. 1,5 czasu regeneracji, 130 many. 4 na 15 metrów, 150 walce wręcz obrażeń, nie wiem, wszystko na swojej drodze. Taki mech, podmuch, też tak sobie. O kurde, strasznie słabe są te. Niby to są, wiecie, ostatnie levely tych umiejętności, one są strasznie słabe, jeśli mam być szczery. Bo to jest totalnie coś, nie tego się spodziewałem, jeśli chodzi o tego typu walki, nie? Dobra, weźmy tutaj jeden punkt. Zmniejszenie o sekundę. No i co jest tutaj? To jest aktywna umiejętność, zwiększa obronę. Dobra, wszystkie te sztuki są rzecz aktywne, Boże. Pula many zmienia się w jedno zasięgu. Aha, to jest po aktywacji, dobra, nie. Jak mam mieć sztuczki, to wolę mieć tylko te dwie. Bo na przykład
ta eteryczna postać mnie naprawdę kusiła, nie? Ale kurde, jeśli ja mogę tylko i wyłącznie, wiecie, zniknąć, przetegować i wybuchnąć, w sensie wysadzać obrażenia dookoła, a jak widać niestety nie jest to za duże, są to obrażenia, no to nie jest to niestety jakieś mega użyteczne. Więc podziękuję, ale za to jakąś aurę bym sobie ulepszył. Ale potrzebuję 2 punktów, więc na razie niewiele zdziałam. Okultystyczny łowca, to mógłbym sobie co ulepszyć? Więcej furii, no to poproszę. Przyda się tutaj pasywka, procentowa premia i stała premia do wszystkiej odporności. Okej, to się też przyda później, ale to może na kolejny level, myślę. Czy to wsadzić? Tutaj mamy kupca, to zaczyna. Don't be alarmed by my appearance. Maski nie chcę. Nie, dobra, tutaj wszystko jest gorsze, więc to oczywiście wszystko sprzedajemy. Ingrediencje i eliksiry. Dobra, weźmy tutaj cały komplet. Czyli ile? Co, w sumie ile on tego ma? A, chyba sporo. Aha. Okej, okay, no wciskam kontroli prawie i nic nie dzieje, dobra. Dobra, kupmy tego trochę. Dobra. I tutaj cały dać, sprzedać, rozdzielić. No, ale jak mam to rozdzielić? Chcę to rozdzielić, no to halo. A, wait, czekaj. Shift ile? Dobra, nie control. Okej, rozdziel. 200, dobra, na pół to by było 144, ale ona aż to nie potrzebuje. Dajmy jej stówkę. Okej, okay. No i stówka do Katariny. Niech ma, bo czasami by się jej przydało. Dobra. I jeszcze pójdziemy do naszego kolegi tego. Tutaj kolegi laboranta. One of my fellow scientists, known only as Le Docteur, created the enhanced werewolves. The soldiers hunt down the beasts, bring them to the slab, and reanimate them by the power of the storms. Science! Gruesome science. And why should I care? Because one of these behemoths was the subject of an even more mysterious experiment. He escaped, and he is planning to flee to the hills. He could give us valuable insights. I heard that the beast will be in the rookery at the port tonight. Portu w dzielnicy... Czyli do portu musimy iść. W sumie możemy się tym zająć, czemu nie? It sounds like a good idea. A, to od razu! Okej, myślałem, że się będę Oj, nie mogę się cofnąć! Okej, okay, czyli to jest... ...ma lokacja tylko na ten... właśnie tej całej tej, może to ostrze. Nie, do Arkadiego muszę iść. O, Anton tym razem, proszę. Ciekawe. What do you want? I'm busy. We are looking for a mechanical werewolf. I bet you didn't think that you would actually say that one day. Are you crazy? I got no idea what you're talking about. Ktoś się szybko zastanął, bo najczeka się kąpiel. Albo 500 sztuk. Tak. Weź złoto, Boże, mam. Ja naprawdę mogę dawać pieniądze na lewo i prawo, że ja mam tych pieniędzy w chuj. Jest 500 sztuk złota, gdzie ja mam chyba 200 tysięcy przy sobie? Maybe some money would help. How about 500? Now we're talking. Right.
I'm supposed to sail out with the ugliest wolf in the world tonight. Someone is hunting him for some notes or whatnot. He should be here by now. Do you know anything about these notes? Do I look like someone who cares? Something about an experiment? I don't know. Can't help you, sir. The Wolfman is not here. Ale jesteś ty handlarz, więc chciałbym sobie sprzedam tutaj owo, co jest gorsze. W sumie wszystko ma tak na wyposażeniu. To jest lepsze, więc to sobie zostawię. To jest gorsze. To też. To. No to nie jest takie złe. Tylko obronę trochę mniej, więc to sobie też bym sobie zostawił. To sobie też bym sobie zostawił, tak. To było bardzo logiczne zdanie w języku polskim. Czyli te dwa zostają ze mną. Co mogę kupić od ciebie? Coś fajnego? Chyba co to nie bardzo. Sprzedawać czy odkupywać czego nie chcę, więc idziemy dalej. Is this the wolf we've been looking for? Only his corpse. I hate being late. The professor's minions didn't strike me as too bright. They could have missed the secret notes. I found something. There's a journal. But some pages are missing. Ah, they are not complete morons after all. I might even enjoy hunting them down. Okej, okay. Zabij łowców wilkołaków i znajdź notatki. Dobra. No to dużo tu nie mamy do przeeksplorowania, jeśli chodzi o jeszcze te dzielnice, więc raczej pójdzie gładko. Jeśli chodzi o zabicie filmeczków. Bo dosłownie jesteśmy na jej starcie, więc jak oni gdzieś tu są, to... Szkoda, że nie jest ciekawe, co to jest. Bo patrzcie, może to nie jest najnowszy Wiedźmin. Może to nawet nie jest Wiedźmin 2. To po prostu nie jest Wiedźmin. Ale dalej te poboczniaki są tak fajnie zrobione, że to jest pobocze, które nie mogą stać się nisko popularne, nie? Choć to bardziej wina tego widoku izometrycznego i tego, jak te misje wyglądają. Ale patrzcie, to jest to zdanie poboczne. Panie kolego, mam coś chyba... Wow, no to... Teraz wie jak pacan kwitę. Teraz artylerii. Kalina. I reszta jest twoja. Zanim weźmy notki, to zobaczmy tutaj. Maska nie dla mnie. To jest gorsze. To też gorsze. Mimo że to jest okrutny miecz dwuręczny. No ja nie podziękuję. No i no, I think we are done here. Time to return to the lair. Zobaczmy. Dwie notki. Połowa rozerwanego dziennika wypełniona niejasnymi zapiskami o dziwacznych eksperymentach od samego wertowania masz ochotę wybuchnąć maniakalnym śmiechem. Ciekawe. Dobra, i to jest rozumiem ta pierwsza część i teraz tutaj. Aha, dobra, to jest to samo. Po prostu to jest pewnie to, co znaliśmy przy jego ciele, a to jest właśnie ta reszta, te kilka wyrwanych stronic. No i tyle. Dobra. Znalezione, co było trzeba, no i tyle. Teraz musimy tego wrócić do kryjówki. Mógłbym użyć portalu, ale po co, skoro dosłownie przejście mamy zaraz tutaj. No i pogadajmy sobie z doktorkiem. Co on powie na to? Ach, no beast, my hunter friend. I'm so disappointed. I found him, but it was too late. I recovered some of the secret notes from his journal. Splendid, splendid. Good work, hunter. O, proszę, to był ostatni quest w tej kryjówce. Spoko. Znaczy, spoko. No nie powiem, chciałbym mieć trochę więcej questów, no ale... Choby takich powtarzanych, że musicie móc pofarmić to co nieco, no ale... No wszystkiego się nie da obejść, nie?
Więc dobra, I might have something for you. Sprzedajmy wszystko, co ma Katarina. Bo jest to oczywiście gorsze. Zobaczmy. Portal do dzielnicy portowej. Jakieś jeszcze z chyba poprzedniego odcinka. Tak mi się wydaje. No i dobra. Zobaczmy, jak tam wygląda mój dziennik. Nie, tutaj dziennik to będzie pod J. Tak. No i co? Rozdział trzeci już jest. Mordercza konfrontacja. Pałac maszyn. Proszę. Droga do Borgowi, rozdział pierwszy. Drugi, miasto machin i potworów. I mordercza konfrontacja jest teraz. Kurde, nie wiem ile jest rozdziałów w tej grze, ale nie powiem, chętnie bym se to sprawdził, tak po prostu, by wiedzieć, ile odcinków jeszcze zostało. Zobaczmy, jak to wygląda. 61 na 250, jeśli chodzi o te pistolety. No mówię, dopóki się to nie nabije, to Katarina będzie w trybie dystansowym, a potem się już zobaczy. Zobaczmy tutaj. Teraz dystans jest większy, więc jeszcze bardziej podbijamy. Żeby mieć to liczby była jeszcze lepsza. W sumie ona powinna być tylko na dystansowy, bo na dystans jest najlepsza. Ma największe obrażenia. No, bynajmniej według cyferek, nie? Dobra, zobaczmy, gdzie idziemy tym razem. Do Starego Miasta! Co my tu mamy? Okej, to było normalnie mapka ten, tylko bez tych oznaczeń. Ja tam nie dostałem punktu więcej, nie? No nie. I tutaj jeszcze ten kawałeczek bym tylko sprawdził. Skoro wrzuciłem tego jednego, to warto by chyba tutaj... I need healing. Jezu, ej, w ogóle, widzicie, jak jest przerobane jedno trofeum w tej grze? Jest tylko, żeby ani jednego tego figura przez całą grę nie zabić. Pytam jak? To wiem, czy z dupem, o ile w ogóle jest wykonalne. Zobaczmy, co tu jest. Tutaj mamy jakieś 4 miejsca do sprawdzenia. Rozumiem, to są wejścia, które musimy sprawdzić, czy to są 4 różne wejścia do tego większej lokacji? To jest dobre pytanie. Dobra, tutaj bym sobie teraz wziął tak. To mam teraz. Tutaj lodowaty podmuch to pojmuję. Kultystyczny, tutaj sobie chcę przerzucić znowu tę błyskawicę. Nie powiem, no niektóre te umiejętności są sprawia, że tutaj płonąca kula, lodowy pocisk, wybuchowe pociski, śród czy coś. Nie powiem, chętnie bym to sobie posprawdzał, nie? Tylko niestety w większości przypadków wiąże się z tym, że musiałbym O, proszę, nie wyciągnąłem stąd? Finalnie? Oj, lipa. To będę musiał to wyciągnąć jeszcze raz. Już w kryjówce. Że muszę właśnie niektóre te rzeczy powyciągać, musiałbym na przykład to, co mam tutaj wpakowane, w te rzeczy dodatkowe, musiałbym stąd wyciągnąć i wpakować tutaj, w to drzewko, żeby lepiej się bawić właśnie w dystansowca. Niestety. No ale trudno. Dobra, się jeszcze tepnę na szybciutko. Do kryjówki. Żeby sobie zresetować jeszcze raz te punkty. Kot tu jest! O kurde! Jakiś łódki kiciuś! Dobra, ja poszedłem na złą stronę, bo chciałem iść do naszego króla tych Romów, a przypadkiem poszedłem do kufra. Się zagapiłem na mapkę. I miss the wind and the sun! Przepraszam. I miss freedom! Z
Stąd zabieramy dwa punkty i pakujemy. A w sumie właśnie, dlatego to miał czwarty level, bo nie zaakceptowałem tego zerowania. Dobra, to tak. To jest mi niepotrzebne tutaj. Regeneruje manę. To jest aż takie mi niepotrzebne. To ja wytrzymuję dwóch punktów, więc możemy dać dwa punkty tutaj. I jeden punkcik tutaj. Zeruj. I teraz powinno się zaakceptować. Dokładnie. Czy ja bym coś chciał stąd jeszcze powyciągać? W sumie, jako że tego nie używam, to też mogę przetegować. I miss being on the road, używam, ale rzadko, a niestety nie jest to aż tak efektywne, jakbym chciał, żeby było. Przepołowienie, zamach. No już to przepołowienie jest lepsze, odrobinkę od tego. No bynajmniej jeśli chodzi o same ataki, ale chyba nie. Czy to chcę ulepszyć? Szczerze, chyba nie. Więc dobra, damy jeszcze te dwa, albo nie, jeden, albo nie, dajmy, tak, dwa punkty, dajmy te błyskawice, żeby bardziej trzepała. I co my tu mamy? Plus 5% do szybkości, minus 10% do czasu regeneracji, miło. Zobaczmy, ile tutaj jest na przykład. Ile tutaj ma regeneracji? 4,14. A bez tego? 5 sekund. 4,5, okej, okay, nieźle. Ale oczywiście wpakujemy dwa punkty, żeby miał jeszcze mniejszy czas regeneracji. Pasywna odporność na żywioły. Zwiększa maksymalną furię. Plus 8, czyli jak zabiorę 1, to jest plus 5. I mam wtedy 146. Dobra, to może być. To jeszcze tak to wpakujemy. Zeruj. Czy tam przechanneluj punkt umiejętności. No i dobra. Teraz brama. Starego miasta. Ale patrzcie, to jest praktycznie ta sama mapa, która jest właśnie jak idziemy do tych innych lokacji, tylko różnica jest taka, że po prostu się nie chcą te, nie? Nie pokazują się te inne, jakby... To jest śmieszne trochę. Bo jakby co, bo stare miasto nie jest w tym? Stare miasto nie jest w... Dobra, czyli tak to działa. Myślałem, że stacja po prostu to odpala, ale nie. Czy to jest wystawiona? Nie, no dobra, może być. Damy to jest spoko. Dobra, już nie będę bardziej tego rozdrabniał, bo już mam lekko ponad godzinę, będę się zacznę jeszcze powycinać. Pewnie jakby pewnie ten jak przechodzenia do wilka głównie wytnę. Chociaż obronę pewnie trochę też mogę przyciąć. Dobra, never mind. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnych niesamowitych przygodach Van Helsinga, w których będziemy dalej eksplorowali Stare Miasto i kto wie, może już spotkamy Fulmina... Jak się nazywa? Fulmigati? Tak, Fulmigatiego może spotkamy w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!